Straty netto idą w miliony złotych. Za 4 lata prawie 10 milionów. Ja mam dane. Czy nie należy rozważyć możliwości skierowania sprawy o podejrzenie popełnienia przestępstwa do prokuratury? Ja to rozważam od pewnego czasu. I ktoś to powinien zrobić. Zróbmy to razem. To jest trawienie pieniędzy społecznych, naszych pieniędzy, z naszego budżetu. Straty idą w miliony. Straty roczne 2007-2008 to jest 1 200 000, strata netto 1 400 000, 1 500 000, proszę Państwa, i tak dalej. To wszystko narasta. To są pieniądze, a my jesteśmy bezsilni. Prokuratura, prawo chyba jest. Projekt jeden na słodkie baseniki 180 tysięcy, ekspertyzy 40 tysięcy. Następne projekty po 300, po 400. Dokapitalizowanie po 500 tysięcy, radni podejmują decyzję. Bo tam szpital nie dostanie 25 milionów. Było jakieś takie głosowanie. Malinowski przedstawił. Do czego to prowadzi? Czy my się nie liczymy w tym grudziącu? Oni z nami grają i się śmieją. Pseudo teraz robią, pseudo konferencje, pseudo po prostu konsultacje. Bo przypomnieli sobie, że za rok wybory są. Ludzi, parówkę, kto wypełnił deklarację, parówkę dostał normalnie. Tak? Czyli ludzie dali się nabrać na to, kiełbaskę. Teraz się pytają nas, co i co robić? Jak złotówki z programu 6.2 żeśmy nie pozyskali, zrobili projekt. Ale bardzo podali, bo nawet bardzo dobrego nie potrafią podać.